Michał pyta: witam, jestem początkujący. Nie zainwestowałem jeszcze żadnych pieniędzy. Szukam informacji, jak czytać wykresy, kiedy jest trend wzrostowy, kiedy spadkowy. Nie wiem, kiedy mam otwierać transakcje. Czy mógłby mi Pan przedstawić kilka przykładów? Tutaj niestety nie mam w tej chwili dobrej odpowiedzi, bo to nie jest takie proste, że przedstawię kilka przykładów i już będziesz wiedział, kiedy otwierać transakcje. Czymś innym jest wiedza o tym, jak czytać wykresy, kiedy jest trend wzrostowy, kiedy spadkowy, a czymś innym, kiedy otwierać transakcje. I tutaj podstawowy od razu błąd, który mają chyba wszyscy na początku styku z giełdą, że się interesują tym, kiedy otwierać transakcje, a musi to zawsze być połączone z tym, kiedy tą transakcję zamykać i jak dużo wolno ci zainwestować. Tutaj niestety nie ma prostej i szybkiej odpowiedzi na to pytanie. Jakby była, to każdy na tej giełdzie by zarabiał na podstawie prostych metod, ale tak niestety nie jest. Nie podpowiem ci w tej chwili, jak czytać wykresy, bo to też jest dość duża wiedza. Jest wiele sposobów czytania wykresów. Zależy, w którym kierunku, w jakie metody się udasz. Także niestety nie mam tutaj jednej krótkiej odpowiedzi.